Co za wieści, Przemysław Czarnek został dziadkiem. Były minister edukacji, Przemysław Czarnek, podzielił się radosną nowiną. Na świat przyszedł jego pierwszy wnuk. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z jednym z portali zdradził nieco więcej szczegółów. Przemysław Czarnek to polski polityk, nauczyciel akademicki oraz działacz związany z Prawem i Sprawiedliwością, PiS, który pełnił funkcję ministra edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jednak teraz dużo mówi się o nim za sprawą zbliżających się wyborów prezydenckich. Czy Jarosław Kaczyński postawił właśnie na niego? Wszystko okaże się już w najbliższą sobotę 23 listopada. Jednak poseł ma teraz również inne ważne sprawy na głowie. Niedawno powitał na świecie swojego pierwszego wnuka. Co za wieści, Przemysław Czarnek został dziadkiem. Przemysław Czarnek w rozmowie z Super Expressem wyznał, że jest szczęśliwy i czuje wielką dumę z powodu narodzin swojego pierwszego wnuka. Cudowne uczucie i wielka duma. Jestem szczęśliwy. Rozpoczyna się nowy piękny czas w moim życiu, mówił polityk. Imię dla chłopca wybrano z inspiracji świętym Aleksandrem, co podkreśla rodzinne wartości, które są dla polityka niezwykle ważne. Chłopiec jest owocem małżeństwa córki polityka, Julii, która wyszła za mąż w 2023 roku. Przemysław Czarnek w roli dziadka z pewnością będzie wspierał młodych rodziców w opiece nad dzieckiem. Kto kandydatem na prezydenta z PiS? Oto zaskakujące wyniki sondażu. Jak podał Super Express, według wyborców PiS kandydatem na prezydenta powinien zostać Mateusz Morawiecki. Były premier wyraźnie wyprzedził w sondażu innych polityków związanych z tą formacją. Na Morawieckiego wskazało 34% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Uzyskał on w tym badaniu wynik 19%. Trzecie miejsce zajął były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dostał on 12% głosów.